dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy Tomasza Siemoniaka, posła Platformy Obywatelskiej na Sejm. Witam pana serdecznie, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, widzę, że dotrzymuje pan słowa, bo obiecywał pan, że będzie pan regularnie odwiedzał Wałbrzych i rzeczywiście udaje się, mimo nawału pracy. Staram się jak najczęściej być w Wałbrzychu. Dzisiaj szczególna okazja, bo wmurowania korekcyjnego podbudowy nowego komisariatu, na granicy Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha miałem udział w tej sprawie, więc nie mogłem sobie odmówić też przyjemności uczestniczenia w tej uroczystości. Natomiast oczywiście staram się co tydzień bywać w okręgu wyborczym. Też jest Świdnica, też jest Dzierżoniów, ale oczywiście Wałbrzych jako stolica tutaj jest najważniejszy, więc problemów jest dużo do rozwiązania, spotkań dużo, także jest tylko żałuję, że nie można być tutaj przez cały czas. Trzeba to jednak dzielić z obowiązkami sejmowymi warszawskimi. Trzeba być w Sejmie, jasne. Panie pośle, no i też uczestniczeniem w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez opozycję i Komitet Obrony Demokracji. Mam na myśli ostatnią demonstrację w Warszawie. Brał pan udział w tym marszu? Tak, brałem. I miałem też przyjemność spotkać sporą delegację z Wałbrzycha, która przyjechała na sobotni marsz i myślę, że Wałbrzych był bardzo widoczny i obecny, bo prowadzący manifestację dostrzegli tę grupę i dostali wymienienie. Wałbrzych też trochę w kontekście Złotego Pociągu, już nie unikniemy tego, że się wszystkim kojarzy Wałbrzych z Złotym Pociągiem. To bardzo dobre skojarzenie. Ale był sympatycznie dostrzeżony. Panie pośle, a skąd te rozbieżności, tak teraz się przez media taka przewija informacja mówiąca o liczbie uczestników. Jedni mówią 45 tysięcy, organizatorzy mówią 250 tysięcy. Czy możemy to jakoś wypośrodkować? Jak to pana zdaniem wygląda? Ja mogę powiedzieć tyle. Widziałem różne marsze w Warszawie, mecze piłkarskie, różne wielkie imprezy i to niewątpliwie była największa z imprez, jakie widziałem. Nie jestem jakimś fachowcem w liczeniu. Widziałem, że są specjaliści, którzy długopisami liczą głowy ludzi, ale to takie trochę mało poważne. Ja sądzę, że było to zdecydowanie największe tego typu przedsięwzięcie od bardzo wielu lat i niech fachowcy, którzy mają jakieś doświadczenie, tutaj się wypowiadają. Myślę, że w sensie politycznym było to ogromne przedsięwzięcie. Kto tam był, widział, jak długo szedł marsz, gdy czoło dotarło na Placu Piłsudskiego, jeszcze końcówka marszu nie ruszyła. Kto zna trochę topografię Warszawy, to wie, że był spory kawałek do przejścia. Więc wydaje mi się, że tutaj taka dyskusja, skoro nie ma jakiejś metody, jakiejś kamery specjalnej, która liczy, no jest taką dyskusją trochę polityczną. Przeciwnicy opozycji i KOD-u będą mówili, że było mało, liczby. Zwolennicy będą mówili, że było dużo. A prawda pewnie leży po środku. Prawda pewnie leży po środku, natomiast nie zmienia to faktu, że było to największe tego rodzaju wydarzenie od bardzo wielu lat w Warszawie. Panie pośle, znacznie ważniejsze wydaje mi się to, co nastąpiło potem, po tym spotkaniu. Mianowicie zaczynają się rozmowy o zjednoczeniu sił Komitetu Obrony Demokracji i partii opozycyjnych w jeden organizm i wspólne dążenie do wygrania kolejnych wyborów być może. Proszę mi powiedzieć, jak by mogło wyglądać takie porozumienie, jakby mogła wyglądać ta organizacja, która mogłaby się z takich tych pierwszych przymiarek wyłonić? Siła opozycji na pewno tkwi w jedności w tej sytuacji, bo wyborcy oczekują zgodnego współdziałania i przeciwstawiania się temu, co robi PiS. Natomiast nie zapominajmy, że do wyborów jest jeszcze bardzo dużo czasu, 3,5 roku i nie należy się zachowywać tak, jakby te wybory miały być za miesiąc. Przyjdzie czas na dyskusję o być może wspólnych listach, wspólnym starcie i takie wydarzenie jak sobota i pokazanie, że cała opozycja parlamentarna, pozaparlamentarna razem z KOD-em może się porozumieć i razem manifestować, jest bardzo ważnym sygnałem. Sądzę, że po stronie Platformy Obywatelskiej jest bardzo duża gotowość właśnie do współpracy. My byliśmy takim w
faktycznym organizatorem tego marszu w sensie przepisów, w sensie finansowania różnych elementów, ale chętnie się podzieliliśmy z Kodem innymi, zaprosiliśmy innych i cieszę się bardzo, że możemy to uważać za wspólny sukces. A mógłby się tu wyłonić jakiś lider? Nie wiem, czy liderem miałaby być Platforma Obywatelska, czy liderem jednak mógłby być KOD jako taka organizacja oddolna, społeczna, jakby pan to widział? Ja sądzę, że to nie jest czas na to, żeby takie szczegóły robić jakieś już zawody na lidera. Sądzę, że i potrzebny jest KOD, bo wielu ludzi bierze udział w manifestacjach, w różnych przedsięwzięciach właśnie dlatego, że to jest KOD, bo nie chcą jakoś się specjalnie wiązać z partiami politycznymi. Są partie polityczne ze swoją siłą, tożsamością, planem, programem i dzisiaj tak działamy. Natomiast co będzie w przyszłości, zobaczymy. Ta sobota na pewno jest takim kamieniem milowym we współpracy i cała Polska, cały świat zobaczył, że opozycja działa razem. Mogą być takie kolejne marsze? Jest taki plan jakichś kolejnych tego typu spotkań? No jest zapowiedziany marsz, manifestacja na 4 czerwca. To prezydent Bronisław Komorowski, zresztą obecny na sobotnim marszu, dobrze przyjęty przez manifestantów, coś takiego zapowiedział, aby podkreślić rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Taki symboliczny dzień, który pokazywał koniec komunizmu w Polsce. Sądzę, że na pewno i opozycja, i KOD będą manifestować dalej, będą manifestować aż do skutku, bo to jest wyraz sprzeciwu i widać, że każda z manifestacji jest coraz bardziej liczebna, że coraz więcej ludzi się dołącza. Więc myślę, że tu nie nastąpi jakiś efekt znudzenia się manifestowaniem. Panie pośle, i przenieśmy się teraz na Dolny Śląsk, bo tutaj z kolei takie nie najlepsze wieści dochodzą, jeśli chodzi o działaczy Platformy Obywatelskiej. Nastąpił rozłam zarówno w Sejmiku Wojewódzkim, jak i w Radzie Miejskiej Wrocławia nawet. I to są jakieś takie sygnały, że być może potrzebne jest jakieś przeciwdziałanie. Jak pan może skomentować właśnie te decyzje waszych członków, członków Platformy Obywatelskiej, że postanowili zerwać z partią i przejść do innej, może nie stricte opozycyjnej, ale jednak już przestali współpracować właśnie z Platformą. Jakie mogą być następstwa takich kroków? Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że te konflikty w Platformie Dolnośląskiej nie zaczęły się kilka tygodni temu, tylko trwają od kilku lat i dzisiaj ponosimy tego skutki. Zarząd Krajowy podjął decyzje dotyczące rozwiązania struktur, powierzenia misji przewodzenia Platformie Bogdanowi Zdrojewskiemu, który jest znany z tego, że stoi poza tymi podziałami czy ponad nimi i że jest osobą dialogu, a nie podziału. A nie wojny. Więc ja ufam, widziałem się z nim na marszu sobotnim, ufam temu, że jego zdolności negocjacyjne, jego zdolność do koncyliacji, do zgody, do porozumienia doprowadzi do dobrego finału. Ale każdy ma oczywiście zawsze wybór. Ja uważam, że jeżeli się było wybranym gdziekolwiek jako Platforma, czy jakakolwiek inna partia, czy komitet, to lojalność nakazuje, żeby pozostać przy tym szyldzie. Ze względu na wyborców. Oczywiście chodzi o wyborców, nie o jakichś tam działaczy partyjnych, tylko po prostu o wyborców, którzy głosowali w dobrej wierze, właśnie ufając, że to Platforma Obywatelska wybrała najlepsze osoby. Natomiast też chcę podkreślić, że ta część Wałbrzyska, Dolnego Śląska, Platformy jest wolna od takich podziałów. Tutaj wszyscy współpracujemy zgodnie i że z niepokojem patrzymy na Wrocław czy Jelenią Górę, tam gdzie właśnie były podjęte trudne decyzje. Natomiast tu w Okręgu Wałbrzyskim razem pracujemy i myślę, że to jest też taki jeden z mocnych filarów Dolnośląskiej Platformy. A panie pośle, kto w tej chwili ma decydujący głos, jeśli chodzi o Platformę Dolnośląską? Czy to nadal jest pan poseł Bogdan Zdrojewski, czy inna osoba, czy już został ktoś wybrany na lidera? Jak to wygląda w tej chwili? Jest liderem, komisarzem Bogdan Zdrojewski. Jego zadaniem jest doprowadzenie do zjazdu, który wyłoni władzę już z takim mocnym demokratycznym mandatem. Pewnie gdzieś po wakacjach takiego zjazdu się należy spodziewać. Mamy też komisarzy
we Wrocławiu i w Jeleniej Górze, współpracujących z Bohdanem Zdrojewskim, senator Duda, posłanka Czernow. I oni też, to są takie osoby znane z dialogu, rozmawiają z ludźmi. To jest praca trochę taka ręczna, wymagająca czasu, rozmów, poświęcenia uwagi różnym osobom, więc tutaj nie chodzi o jakieś takie spektakularne, telewizyjne pojednanie, ale dojście do sedna sprawy i odbudowanie platformy w tych miejscach. Także ja sądzę, że to zaufanie, jakie otrzymał od Zarządu Krajowego Bohdan Zdrojewski, to też jest takie wsparcie dla niego i wiem, że on pracuje, rozmawia i że będą dobre rezultaty z tych rozmów. Panie pośle, i ponieważ jest pan naszym posłem wałbrzyskim do Sejmu, no to prosimy też o garść informacji właśnie w Sejmu. Co tam się szykuje, czego można się spodziewać, jakie projekty ustaw na najbliższym posiedzeniu będą omawiane i państwa, czyli Platformy Obywatelskiej, komentarz do tych ustaw. Co tam się dzieje? Czego się możemy spodziewać w najbliższym Niestety czasie? Nie kończy się ta zła ofensywa PiS-u z różnymi projektami. Projektami, które też dotykają zwykłych ludzi, bo ustawa o ziemi, która ogranicza prawo własności, to taki przykład, że to nie tylko jakieś sprawy Trybunału Konstytucyjnego, czy mediów, czy służby cywilnej, ale też i ta tak zwana dobra zmiana dotyka też najzwyklejszych obywateli. A w jakim stopniu? Właśnie, co jest w niej złego? Co jest w niej złego właśnie dla ludzi? To, że jeżeli ktoś ma prawo własności ziemi, to w sposób rolnej, to w sposób nieskrępowany nie może tego sprzedać. Udało się dzięki Platformie i PSL-owi ograniczyć najgorsze zapisy, które w ogóle ograniczały prawo do dziedziczenia ziemi rolnej. Ale i tak ten projekt oceniamy bardzo negatywnie. PiS zapowiada następne projekty, takie jak projekt związany z mediami publicznymi, który jest już w Sejmie omawiany, przekształcający je w media narodowe i pieczętujący to zawłaszczenie mediów przez jedną z opcji. Są zapowiedzi projektów dotyczących ustroju sądów, Krajowej Rady Sądowniczej, o tym było głośno w mediach. Więc niestety zamiast się zająć takimi obszarami, które są naprawdę istotne, PiS szuka powiększenia swojej władzy. O projektach edukacyjnych jakoś cicho, było dużo zamieszania. Poza stworzeniem wyboru rodzicom sześciolatków, to cicho teraz o tym, co z gimnazjami, co dalej. Wszyscy są bardzo zaniepokojeni. Również jeśli chodzi o ochronę zdrowia, PiS różne zapowiedzi poskładał, cicho o projektach. Natomiast tam, gdzie można wkroczyć na nowe obszary, takie jak władza sądownicza, widać intensywne prace trwają. Więc te posiedzenia Sejmu i prace komisji są jakby bardzo specyficzne w tej kadencji, bo PiS korzysta z tego, że ma arytmetyczną większość i przepycha kolanem większość projektów. Proszę bardzo, to przykład ustawa 500+, która teraz musi być poprawiana. Bo nie wszystkie sytuacje zostały opozycji, tak, ale nasi posłowie to zgłaszali, nasi posłowie to mówili. Gdyby PiS nie działał w taki sposób, raz pośpieszny, dwa, że jeżeli ktoś z opozycji coś mówi, to znaczy, że nie należy go słuchać, to by ta ustawa była lepsza i nie trzeba było teraz poprawiać błędów. Więc ja mam nadzieję, że rozumiejąc oczywiście to, że jesteśmy opozycją, i wytykamy błędy i staramy się wnosić różne poprawki, że jednak rządzący będą bardziej skłonni do współpracy, także w swoim własnym interesie. Takie ustawy w 3 dni czy w tydzień przepychane bez konsultacji społecznych, bo większość z tych przecież ustaw, które zostały przyjęte, nie było projektami rządowymi, bo jak jest projekt rządowy, muszą być poinformowane to organizacje, może być, tak. Muszą się wypowiedzieć. Można dyskutować projekt poselski, po prostu tak, tym. Projekt poselski trafia i decyzją marszałka Sejmu jest to, kiedy trafi pod obrady i trafiał jako taki ekspres. A
pośpiech w tak poważnych sprawach nie jest skazany. Jasne. Panie pośle, to bardzo dziękujemy za te informacje, licząc na pana kolejną wizytę. Zawsze z dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej na Sejm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.